Tomek też krzyczał, gdy napadli go rówieśnicy. Jak to zwykle bywa, do napaści doszło zupełnie bez powodu, bez ostrzeżenia, bez dania szansy na jakąkolwiek obronę. Konsekwencje chłopiec czuje każdego dnia. Boję się na przykład wchodzić na ulicę, bo myślę, że ich spotkam gdzieś, że ta sytuacja może się powtórzyć ponownie i no niestety obawiam się ich. Tak, no w szkole też się boję, że coś się może, że zaczepią mnie i nie wiadomo, co się może stać. Jednak mimo strachu, mimo lęków, chłopiec postanowił zaangażować się w film, który porusza ten trudny problem. Oh my God! Hole in the Wall to historia zaczynająca się od nakręcania przez grupę dzieci konfrontującego filmu, którego głównym bohaterem jest ich kolega. Tak jak dzieci robią to w szkołach czy na podwórkach, reżyser do nakręcenia tej sceny wybrał telefon komórkowy. Swoim filmem chce zwrócić uwagę na problem przemocy wśród nastolatków. Przemocy, która często rozgrywa się obok nas, często dotyczy dzieci, które znamy. Przemocy, która ma wpływ na życie przede wszystkim ofiary, ale czasem i sprawcy. Ludzie muszą być bardziej świadomi tego, co dzieje się w szkole, bo często przymykają na to oczy. Zarówno szkoły, jak i rodzice nie chcą przyznać, że takie rzeczy się dzieją. Studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej do realizacji tego obrazu podeszli z niezwykłą powagą. Ich marzeniem jest stworzenie obrazu, który będzie miał szansę na prezentację na festiwalach, być może też na ekranach. Tak, by ta historia poruszyła i zmusiła do myślenia jak największą grupę odbiorców. Dlatego też na własną rękę zbierają środki na realizację filmu. By ich wspomóc, wystarczy wejść na stronę indiegogo.com/hole-in-the-wall i kliknąć. Początek zdjęć zaplanowano na 28 maja.